Jak chcecie sobie otworzyć akumulator AGM, który normalnie jest bezobsługowy, one tutaj pod tymi naklejkami mają tak samo korki jak zwykłe akumulatory kwasowe. I teraz tak, żeby ten korek otworzyć, on się troszeczkę różni, może uda mi się zbliżyć. To jest taki korek, którego zwykłym śrubokrętem nie wykręcicie. Dorabiacie sobie, lub możliwe, że macie takie szczypce, które mają stożki, tak jakby dwa gwoździe na samym końcu, bo nie wiem, czy aparat to wyłapie. I to wbijacie sobie młotkiem w ten korek około 3 mm. Bo inaczej tego nie złapiecie, tak żeby korka nie uszkodzić, a wykręcić, żeby móc wody tam uzupełnić destylowanej. Około 3 mm wbijamy to młotkiem i później przekręcamy z całej siły w lewo, naciskając też w dół, bo one się bardzo mocno trzymają, te korki. Korki po wykręceniu normalnie nie mają żadnego zniszczenia. Tu jest zniszczony tylko ta naklejka i papier. Da się to wszystko wykręcić. Te akumulatory mają... Zaraz, jeden jest 2013 rok, drugi jest też 13. Tu jest data, jak widać, czyli 11 lat, tak? Dobrze mówię? Nie, 9. Przepraszam. Nie, przepraszam, to ja liczyć nie umiem, no. 26.2013, a mam 24, to 11 lat, tak? No, jaki problem mam z liczeniem chyba. I teraz tak. Powiedzmy, że te akumulatory wytrzymują tam około 10 lat, tak? I po 10 latach otwieramy sobie te koreczki. Bierzemy sobie taką szczykawę dużą, końską, wodę destylowaną. I ja mam taką metodę swoją, że biorę po 50 ml do każdej celki akumulatora. Tu jest 6 tych celek w jednym akumulatorze, 6 koreczków. Wlewam 50 ml wody destylowanej i później go ładuję. Ładuję go, albo go można spróbować ładowarką z mikroprocesorem, żeby sam sterował cyklem ładowania. Albo jak ktoś ma starą ładowarkę transformatorową, tylko żeby można było ustawić napięcia i prądy tak, żeby go na początku wzbudzić, z 15 amper mu dać, pociągnąć go tak kilkanaście minut, a później można zejść na mały prąd i powiedzmy 2 amperami go dalej ładować do 12, to można spokojnie naładować do 16 V, także tutaj nic nie powinno się stać. I teraz tak, jeżeli po takim, ten akumulator powinien ruszyć, nawet jeżeli będzie bardzo stary, jeżeli on by nie ruszył, to wlewamy znowu po 50 gram do każdej celki, ale elektrolitu. Elektrolit bańkę można kupić za jakieś 60 zł na Ale Drogo, wiecie gdzie. I 50 ml tego elektrolitu jeszcze można do każdej celki dolać, ale nie proponuję więcej lać z tego względu, że no później jak elektrolit się zagęści, to akumulator traci napięcie swoje i traci pojemność, a nie wzrasta. Także lepiej po troszeczku niż no spierniczyć akumulator, który jeszcze parę lat może pochodzić. No te dzisiaj dolałem stare akumulatory, ale tylko i wyłącznie dlatego, że dostały w pędzel było obciążenie 2700 watów, dosyć ciągłe, przychodził już wieczór, to już panele nie wyrabiały do końca i pociągnęło z baterii, bo jeżeli tutaj jeszcze byśmy mieli podłączone napięcie z sieci, to by nie było żadnego problemu, ale ponieważ ja chcę mieć pełen off-grid, więc nie ma wspomagania baterii z sieci i musi sobie samo radzić. No więc, tak jak mówię, dzisiaj poszło 2700 W przez około pół godziny, może nawet nie całe, nie? No i trochę baterie przyklękły, więc trzeba je uzupełnić teraz wodą destylowaną oraz elektrolitem. Na razie spróbujemy samą wodę destylowaną, żeby złapały napięcie. No i będziemy dalej badać. Ogólnie to taka jest zabawa z tymi akumulatorami, z tym wszystkim, także najlepiej uczy się samemu na doświadczeniach, ponieważ na filmach to każdy mówi co innego i nie wiadomo kogo słuchać, także nie ma jak sobie samemu popróbować. Do zobaczyska, siemianeczko. Aha, i zwarcia się tu nie zrobi, żeby tu nikt nie mówił, że kleszcze na akumulatorze leżą, że młotek leży i tak dalej. Jak to mówią, elektryka prąd nie tyka, siameneczko.